Siemaneczku, tutaj Wente i zapraszam was do 20 odcinka z serii Twierdza HD. Dzisiaj rozpoczynamy misję pod tytułem Lament i zgrzytanie zębów, tak więc zaczynajmy. Czas panowania wilka zdawał się zbliżać ku końcowi. Coraz więcej hrabstw zrzucało jego jarzmo i przechodziło pod twoje panowanie. To prawda, że Duke Beauregard wprowadził twojego ojca w pułapkę, ale to ja przebiłem mu żołądek mieczem. Jeśli nadal marzy ci się zemsta, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Choć nie miałeś żadnych rozkazów od ser Długoręki, paliła cię żądza zemsty za śmierć ojca i nakazałeś swoim wojskom podążać naprzód. Na granicy kolejnego hrabstwa dogonił cię posłaniec od ser Długoręki. Cóż ty sobie myślisz? Przecież przykazałem ci postępować ostrożnie. Na otwartym polu nie masz żadnych szans w walce z wilkiem. Schroń się w jego opuszczonym zamku i powstrzymaj tam jego siły, dopóki nie dotrę do ciebie z posiłkami. Wysłałem tam już nasze oddziały, aby zbadały teren i zaczęły umacniać zamek. Wzmocnij swoje oddziały i sam zamek, a potem broń się na tej pozycji aż do przybycia ser Długoręki z posiłkami. Przyjdzie ci odeprzeć ataki całej armii wilka, a będzie to największe oblężenie, jakie dotąd widziałeś. Wysyłaj do boju rycerzy, gdyż mogą robić szybkie, krótkie wypady z zamku. Poziom trudności bardzo trudny. Strategia. Do tej misji są niezbędne ogromne zapasy kamienia, które pozwolą naprawić wszelkie szkody wyrządzane przez wroga. Ilość żywności jest ograniczona, więc wybuduj jak najwięcej farm na dostępnym ci płaskim fragmencie terenu. Porada. Używaj drużyny rycerzy do przeprowadzenia wycieczek z zamku w celu zniszczenia wrogich maszyn oblężniczych. Oprócz tego mamy pojęcie, no i możemy zaczynać misję. Tak więc zmniejszamy sobie szybkość gry. Od razu na sam począteczek przechodzimy tutaj do budowy bramy, która będzie gdzieś tutaj. Nie można tutaj tego zrobić. Kurczę, na bok idź. Proszę cię bardzo. Dokładnie tak. Tutaj zrobimy sobie fosę. Szybko tutaj będzie trzeba wysłać teraz łuczników jakiś. Ciebie tutaj w kaplicy trzeba usunąć. Wszystko tutaj fajnie zakopać, to znaczy się fosę wybudować. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Im więcej łuczników na sam początek, tym lepiej. Kopcie. Oprócz tego potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nowych rekrutów. Dobra, to najpierw niech oni się tam szybko odrodzą. Trzy nowe domeczki. Róbcie co tam chcecie. I tak tutaj jakieś polecenia. Mangonela gotowa, ser. Ty strzelaj gdzieś tu. Teraz czterech rycerzy. Reszta to będą kuśnicy. Dobra, wy wychodźcie szybko tutaj. Przy okazji lecimy już od razu tutaj z budową smolnych rowów. Ostateczna. Moi ludzie już nadchodzą. Wkrótce raz na zawsze przestaniesz sprawiać mi kłopoty. Dobra, tu będzie ostateczna właśnie moja osłona. Następnie, jak to tu wygląda, tak. Smolne rowy zrobimy jakoś w tym miejscu. Tak. Myślę, że będzie idealnie. Oprócz tego zrobiłbym, nie wiem. A zróbmy sobie może tu.
tak nas na dobry początek zrobimy sobie tutaj. Potrzeba smołu. I oprócz tego mamy 10 wolnych mieci. Wszyscy będą kusznikami, którzy idą tutaj. Ogólnie dużo sobie tutaj zużyjemy pieniędzy w tej misji. Potrzebujemy dużo, bardzo dużo tak naprawdę tutaj kmieci wszystkich. Tutaj wyburzamy sobie schodki. Tutaj również. Oraz tu. Tutaj. I tutaj. Nie mogą tu dojść po prostu tutaj do moich łuczników wszelakich. Ty idziesz tu. Koksowniki tam nastawiam jeszcze przy okazji. Jak mogę. Tu jeden koksownik tam już jest. Dobra, to będziemy w miarę tutaj już bezpieczni. Oprócz tego robimy sobie kilku inżynierów, którzy przechodzą do budowy. Ale najpierw zrobiłbym tak. Atakujcie. Bo tutaj właśnie inżynierzy chcą wybudować coś. Więc szybko i teraz idziesz jeszcze tu szybko, następnie ja bym zrobiłbym to, zobaczymy jak to będzie działało. Dobra, na bok. Tutaj w to miejsce na bok od ognia. Tutaj jeszcze. No, atakujcie to. Dobra. No nie udało się. Teraz przechodzimy tutaj do tworzenia kolejnych kuśników. Idziecie tu. Następnie łucznicy. I to dużo. Idziecie tu. Oprócz tego robimy sobie jakichś dodatkowych dwóch rycerzy. Wychodzicie przed szereg. Idziecie tu. Bo was będę musiał użyć później. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra, i rekrutów potrzebujemy, to sobie poczekamy chwileczkę. Tutaj fosę będzie trzeba chyba jeszcze bardziej poszerzyć. Chociaż nie, chyba dobrze nawet będzie. Dobra, jak to tu wygląda? Chyba dobrze wszystko jest. Jesteśmy gotowi! Dobra. Chyba jest wszystko dobrze. Jak na razie. Wy tutaj kopcie tą fosę do końca. Smolny rów jeszcze wybuduję tu. Dobra. Potrzeba nam broni, no dobra. Kupujemy. Dużo kuśników, bardzo dużo kuśników potrzebujemy. Później tam oczywiście jeszcze schody wybliżymy wszelkie. Dobra. Wy możecie chyba nawet podpalić. O, tutaj spróbuj. Nie, nigdzie nie idziecie. Wy podpalcie tu. No kurczę, już nie zdążę. A podpalcie tu chociaż. Dobra. Za chwilę podpalicie gdzieś tu. Niech
Okej, w ten sposób. Oprócz tego tu. Jeszcze. Kurczę, źle to zrobiłem, no dobra. Nowych kuczników. Idziecie na mury. Wy możecie wyjść tu. Oprócz tego nie mogę nic na razie zbudzić. Dobra. No czekamy. Wybudzili tutaj bramę. Wy uciekajcie. Jak możecie. To stanowisko jest nieosiągalne, ale to znaczy nie. Dobra. W ten sposób. Dobra, ciebie bym wyrzucił, wy idziecie tu. Wy będziecie agresywni jak coś. Tutaj zrobimy sobie tylko... Kurczę. Przeszkadzają mi tu na razie. Oprócz tego robimy w ten sposób, wyjdziecie też tutaj na górę. Tu już nie ma miejsca. Bardzo fajnie jak nie ma miejsca. To znaczy, że mamy dużo już właśnie żołnierzy. Dużo kuśników potrzebujemy. Ile ich mamy? 43. W miarę dobrze. Bądź agresywny. Dokładnie tak. I tak naprawdę to chyba na razie tyle. Tam kilku jest jeszcze tych. Wiadomość od Wilka. Byłeś powodem wielu moich zgryzot. Dobra. Teraz w końcu odpłacę ci tym samym. Jeszcze jeden atak pewnie będzie duży. Wojowników sobie chyba nie tworzymy na razie. Co mamy? Widzicie tu. Ty wchodzisz tu. Tworzymy tutaj wspomniany most zwodzony. Czekamy na rozkazy. Idzie stąd. Potrzebuje tutaj miejsca. Okej, udało się. Teraz tutaj jeszcze troszeczkę trzeba. O, w ten sposób zrobić. Wy róbcie tak. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Dobra. Jesteśmy gotowi. Na wszelki wypadek teraz jeszcze troszeczkę wojowników. Wszyscy do króla. Do lorda. I to tyle. Dwóch kuśników nowych. Tu. Jak widzę, że już tutaj nie ma miejsca, to mogę sobie nawet zburzyć schody, bo nie będą mi one potrzebne, a wróg by mógł łatwo tutaj właśnie zabić tych kuszników, którzy tam są. Dobra, jak wam się udało, to wy idziecie od razu tutaj, bo to będzie duża armia, a to nie jest jeszcze ostatni atak, tak więc... Musimy się przygotować tutaj na wszelkie ataki. Robimy tak. Nowych wojowników. Na pewno. Idziecie tu. Dobra. Podpalili to. W miarę fajnie to się tutaj rozprowadziło po całym terenie. Fajnie się tu podpaliło. Dobra. Teraz
Co my tu możemy jeszcze zrobić? Nie mam pieniędzy. Pieniądze sobie załatwimy, tylko z czego? Troszeczkę przydamy sobie tych rzeczy, bo nie potrzebujemy tutaj zbytnio wojowników. Bo mamy już dużą armię wojowników, my potrzebujemy tutaj kuśników. Czego mi brakuje do kuśników jeszcze? Dwa razy kupimy sobie kuszę. Raz. Tutaj zbroję. I dokupujemy kuśników, którzy idą od razu tutaj i zburzę tam zaraz właśnie schodki. I będziemy już w miarę tutaj dobrze strzeżeni. Dobra, schody już duże. Teraz już jesteśmy chronieni. Mogę przyspieszyć sobie na spokojnie. No i co? Nic mi tutaj już nie zrobicie, tak naprawdę. Przypominam, że to nie jest ostatni atak. Tak więc później może być, później będzie pewnie jeszcze trudniejszy. Ale ładnie nam się udało go odeprzeć. Tutaj jeszcze kilku zbrojnych tylko zostało. Ja teraz się jeszcze przygotuję i tutaj wyburzę sobie te farmy, żeby zbudować tutaj koszary. I tak w razie czego możemy sobie jeszcze tutaj kilku kuśników dobudować, dorekrutować. I tutaj zmierza ostatnia armia tych zbrojnych. Dobra, to jeszcze nie koniec. Tutaj mamy inżynierów. A tutaj mamy jeszcze jakiegoś rycerza. Dobra. Teraz jeszcze przed kolejnym atakiem warto jest zrobić właśnie coś w ten sposób. Tutaj sobie powiększymy znacznie tereny. Kopcie po prostu. Jak mogę, to... A nie mogę niestety. Tak więc to na razie tyle z tego. Tutaj mamy jeszcze kilka drewna, to sobie nie kupimy za to zbudować, wilcze doły w tym miejscu. Wiadomość od wilka. Mam już dość twojego mieszania się w cudze sprawy. Tym razem zdechniesz. Dobra, tym razem zdechnę. Obawiam się tego, ten mocno. Potrzeba drewna, potrzeba drewna. Bo nie wiem, jak to będzie tutaj wyglądało. Wyburzymy sobie może coś. Odparliśmy ataki wrogów. Bardzo miło, że odparliśmy ataki. Ale szykuje się teraz ten ostateczny atak. Tak więc szybko kopcie. No i teraz już wszystko się okaże, czy nam się uda, czy nie. Dlatego wysłałem tutaj tych łuczników, żeby poszerzyli, bo kurczę, nic nie wiadomo, jak to tutaj będzie wyglądało. Jakieś polecenia? Dobra, idziecie do środka już. Albo dobra. Jak nie chcecie iść, to zostańcie.
Nie no, każda jednostka się liczy, idziecie tu. To sobie za chwilę podpalimy. Poczekamy jeszcze chwilę, dobra. Palcie się. Ładnie. Dobra, udało się. Pałkarzy już tutaj zbytnio nie ma. No teraz zostali tutaj pikinierzy, tak? Którzy tutaj... No niestety, ale są dużym zagrożeniem. Idzie duża armia zbrojnych, którą raczej pokonam, bo jestem tutaj przygotowany na nią. W razie czego sobie tutaj zaraz podpalimy. Ale się raczej... Co się długo tutaj zajmuje się kopanie się, także bardzo fajnie. Jednak to dobrze tutaj wykombinowałem z tym poszerzeniem fosy. Nawet nie muszę tutaj podpalać tych smolnych dołów. Smolnych rowów, nie muszę tutaj podpalać, co jest dziwne. Bo myślałem, że nie uda mi się ich od tak pokonać. Że będzie to trudniejsze. A tu się okazuje, że sprostaliśmy temu. Tutaj sobie jeszcze zrobimy tak. Kopcie sobie. Dobra, także ci łucznicy idą tutaj szybko kopać jeszcze, bo możliwe, że im się uda jeszcze tutaj fajnie poszerzyć całą fosę. Teraz idzie duża armia zbrojnych. Dobra. Prawie nie mamy już żywności, sir. Tej armii się chyba obawiałem, bo to jest chyba ta duża armia zbrojnych. Ale jak widać, teraz tylko rycerze tutaj przybywają, rycerze szybko giną. A zbrojni również szybko zostaną tutaj pokonani teraz. Możemy sobie zrobić jeszcze kilka uczników. Idziecie tutaj do lorda jeszcze. Ostatni. Jeszcze rycerze tutaj zostali. Dobrze. Tu mamy jeszcze kuśników i kilka rycerzy. Dobra. Pozdrawiamy cię. Wy możecie już iść. Ależ ciężka ta zbroja. Bo troszkę to potrwa. Idziecie od razu. O, dobra. Ruszyli się. To jednak. A dobra, poczekajcie tutaj. Gotowi. Jak szybko padają. Tam widzę tylko kilku inżynierów. No i zostali jeszcze ci kuśnicy tylko.
Dobra, idziecie na tych kuśników. Dobra. Bo nic innego tutaj nie ma. Dużo inżynierów. Okej, okay. To udało nam się. Jak tutaj uciekają. Naprawdę spora tutaj ilość tych inżynierów była, a zbytnio nic tutaj nie wybudowali. Idą aż tutaj do znaku, żeby uciec. Wiadomość od wilka. Czyżbym cię trochę nie docenił? Wiadomość od wilka. Czy nikt nie sprzątnie tego śmiecia, który zasłania mi horyzont? Wiadomość od wilka. Bądź przeklęty, chłopcze. Zbliża się godzina mojej pomsty. Jesteśmy zwycięzcami. Choć udało ci się zapanować nad tą ziemią, wilk wraz z silnym oddziałem umknął z kleszczy twojej obławy. Jak widzimy, zostały ostatnie ziemie wilka. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!